Polsce jest 21.45, zaczynamy Polonie 24, jedyny serwis informacyjny przygotowywany z myślą o Polakach mieszkających za granicą. Choć do oglądania zapraszamy oczywiście wszystkich. Arleta Bojkę, zapraszam. Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło czy Żołnierze Wyklęci zyskali drugie bajkowe życie. I to dosłownie. Nasi rodacy z kraju i z zagranicy pokazali, że technika audiowizualna i historia idą w parze i mogą być fascynującą przygodą. Podczas dzisiejszej finałowej gali konkursu Patria Nostra zaprezentowali swoje prace, a Państwu pokaże je Aleksandra Marciniak. Dynamiczny montaż, energiczna muzyka, całość trwa maksymalnie 30 sekund. Proces twórczy już dłużej. Rysowaliśmy wspólnie z naszą grupą rysunki, układaliśmy je i robiliśmy zdjęcia. Właśnie przykładaliśmy każde zdjęcie i robiliśmy i ich było bardzo dużo. Temat spotów jest jeden – historia. Polscy uczniowie ze Lwowa wybrali generała Sikorskiego. Młodzież z Tarnopola postawiła na maszynę szyfrującą Enigmę. W internecie także jest różna literatura i to jest dobre, kiedy możemy poznać swoje historie, poznać te tradycje. Szczególnie, że dotyczą one różnych epok historii kraju, bo na filmikach konkursowych można było dostrzec m.in. harcerzy z Szarych Szeregów, więźniów z Pawiaka czy świętego Maksymiliana Kolbe. Dzisiaj w ogóle młoda Polska jest zafascynowana naszą przeszłością. Okazuje się, że jesteśmy nadal narodem historycznym, nadal mamy elity. A historia może być ciekawsza, gdy jest podana w nowoczesnej formie. To przykład nowoczesnego patriotyzmu, jak podkreślał profesor Żaryn. Dla mnie Polska to jest nie tylko ojczyzna, jest Polska dla mnie główna część dla mnie Polski to jest kultura. Bo choć ci nastolatkowie na co dzień mieszkają na Litwie, Białorusi, Ukrainie czy w Kazachstanie, wszyscy są Polakami. Moja historyczna ojczyzna, tutaj byliście moi dziadkowie. Uczymy się historię. W tej szkole społecznej, bo chcielibyśmy studiować w Polsce. Podczas finałowej gali trzeciej edycji konkursu Patria Nostra nagrodzono aż 25 prac. Aleksandra Marciniak, Polonia 24.